Dzień dobry, ale siadł. Witam Was serdecznie. Witam, pozdrawiam, ale mi słońce świeci. Witam, witam Was wszystkich, moich najlepszych widzów na świecie. To piesek taki, strasznie taki, taki. Tam teraz idzie. Dlatego Areszka zostawiam na razie. Idziemy sobie posprzątać. Popatrzymy tu pod tym brzegiem. Po Sylwestrze co zostało. Może kogoś spotkam. Dowiem się co i jak ta akcja się skończyła. Ale tylko tyle Wam powiem. Nic więcej. No i pójdziemy sobie tam też pozbierać śmiecików. Ja jestem teraz jeszcze w ogromnym szoku, bo dzisiaj wiecie, tą paczuchę otwierałem i po prostu... widzicie, od Pani Marii rękawiczki już będę miał, woreczki, zaraz sobie jeden woreczek weźmiemy, drugi weźmiemy taki mniejszy worek, koreczki jeszcze są, co będzie na jakieś zwrotne oczywiście, ubieramy rękawiczki i to, ja nie wiem, no, ale wiecie jaka to jest kopa takiego, dostaniecie takie mobilizacje takie do tego, co robicie, bo ludzie Was doceniają, wiecie, ogólnie, ja nie wiem, czym sobie zasłużyłem na takie paczuchy, na takie dobro z Waszej strony, no naprawdę, no, ja po prostu, nie wiem, jak mi to powiedzieć, no, ja robię swoje i, no, ale ja się bardzo cieszę z tego, że tak doceniacie mnie i w ogóle to, co robię, ja jestem, dobra, idziemy sprzątać i tyle, no. Areszka mi się zjeżdża, on już się nie może doczekać, także... A dzisiaj jest nawet fajna pogoda, jest 5 stopni, jeszcze parę leci z ust, także nie ma zaś tak ciepło, ale po południu ma być 14, także... Ale zima ma przyjść podobno. Oby znowu dużo śniegu nie napadało, bo teraz możemy znowu posprzątać, tak? No i tak powolutku będziemy sprzątać. Dobrze, jak śniegu nie ma, to będziemy sobie sprzątać cały rok, o. No. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, że śniegu nie ma, ale no, raczej powinna zima, to powinna być zima, no nie? Powinno być śnieg, trochę mrozu, ale jest jak jest. Na to nie mamy wpływu. A na śmieciuchy mamy wpływ, tak? Także, no, super. Jeszcze raz Wam. Raz Was pozdrawiam i lecimy. Ale czekaj na mnie. Spokojnie. Pierwsze śmieciuchy widzicie po Sylwestrze. Widzicie jak to jest? Pobawili się, postrzelali i zostawili. I to jest najgorsze, co może być, tak? Pili szampanika, przywieźli to tu, pobawić się, tak? Ja nie mam nic przeciwko, ale przywiozą i zostawią. I to tak będzie leżeć tutaj teraz, dopóki ja tego nie wezmę. Idziemy tam kawałek się przejść, wrócimy się. Tu trochę zobaczymy nad wodą, jak wygląda, i ewentualnie pójdziemy tam, tak jak powiedziałem. Zobaczymy. Ach, gdzie to są ludzie, wiecie, jak jest, nie? No ale patrzcie, już mi urwał oczywiście śmieć. No i tak to właśnie wygląda z Aresem. Lecimy do przodu. Ares do mnie. Uch, muszę to jakoś tutaj ogarnąć, tak? Może nie ma tu za dużo śmieci. Ale spróbujemy to ogarnąć. Mata nie. Tu jest jakaś flaszunia. No wyrzucimy. Tu? Jeszcze tu coś widziałem? Chyba nie. A tu jest jakieś plastikowe dziadostwo. O! I butla plastikowa pełna wody oczywiście. No i dobra, pójdziemy tam do przodu, zobaczyć. To pakujemy, tam jest jeszcze paczka fajek, znaczy pusta. No i pakujemy dalej, te szkło. Dobra, już powinno być czysto. Już chciałem tam iść, no nie idzie iść, no wiesz, nie coś tam, tu butelka, tu coś. Dobra, idziemy dalej. Zejdziemy tu na dół, do tej wody zobaczyć. Ja tu się chyba widzę.
Chodź tu, Ares. 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 Jego mam na smyczy, no. To jest łajza jedna. Patrzcie, jak mnie owinął. No zawsze tak jest. Dobra. Tu jest czysto. Papierów nie zbieramy. Ale tam jest butelka, widzicie? Tam głęboko. Tu jest za tym drzewkiem też. Tu jest butelka. I tam jeszcze jest schowane coś. Nie wiem, czy to puszka. Muszę tam jakoś się dostać. Dobra, to wyłączę. Idę po worek. Bo za dużo jest tego tutaj. Nie dam rady, a nie będę trzy razy chodził. No i co? No i co? Nie wejdziesz teraz. No nie wejdziesz. Na obkoło proszę iść. Na obkoło. No. Ja sobie to spakuję. No zobaczcie, ile tutaj puszki. Jakieś sreberka. Oczywiście po wędkarzach. Muszą być puszki po kukurydzy, po robalach. Jeszcze tu. No. Dobra, pakujemy i muszę Aresa stamtąd wydostać. No widzicie, tam jest po petardach taka pucha, ale tam nie zejdę, bo wiecie, strachu trochę, żeby tam zejść. Także nie ma szans. Gotowe. To jest chyba ta pokrywka z tego, tak? Może całkowicie. Całkiem możliwe. Idziemy prosto. Idziemy tam do zakrętu. I będziemy się wracać. I najwyżej to wyrzucimy, ten jeden worek. Bo już się zbiera tego, powiem wam. Coraz więcej. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu są zwrotne. Dobra, idziemy tam, widzę paczkę fajek. Dobra, jakoś to obejdziemy, spróbujemy to posądzać. Ogólnie nie ma źle, ale dobrze wcale. No i tak chodzę sobie, chodzę, zbieram. Tylko najgorsze są te właśnie teraz. Takie, widzicie, rozczaskane. O, szkieł. Trzeba pozbierać. Tu wszyscy chodzą. Zwierzątka latają. Psy. Muszę to jakoś wyzbierać, ile się da. Żeby ktoś łapy sobie nie to. Dobra, jeszcze to zbieram. Czy tam idziemy zobaczyć i wracamy się. No. Tu sobie wszedłem na chwilę. No i tam, bo tam widziałem parę śmieci. No i widzisz, buteleczki jakieś. Błotnik. Roweru. Tu jest pełna jakaś butelka, muszę to wylać. Pakujemy. I idziemy dalej. A co? Chodź tu, chodź. Powolutku chodź. Ktoś ostatnio tak latał po podwórku. Noga tylnia coś tam zaczął kuleć. Na tą nogę muszę uważać, żeby za bardzo, za szybko nie latał. Patrzcie, ile się tak nazbierało. To pójdziemy może jeszcze tam zobaczyć na tą plażę i tam pójdziemy do zbiornika. I to wyrzucimy, no nie? Dzisiaj będzie chyba długi film. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jeszcze tylko przez moment. No bo może kogoś to interesuje. To inno pokażę. Tam na tym skrzyżowaniu. Tam sobie siedział. Lina wisi. Rozmawiałem z paru tutaj przechodniami. Wszystko się dobrze skończyło. Po prostu tak jak mówią, nie wiem czy to jest prawda, ale za dużo po prostu było we krwi alkoholu. No i tak to się skończyło. Ale podobno wszystko jest ok. Dobra, koniec na tym. Idziemy tu troszkę i potem pójdziemy do góry i tam na plaży. I idziemy, no już mam prawie cały worek. To może dzisiaj tylko ten worek dozbieramy, żeby za długi film nie był. A następnym razem pojedziemy po prostu tam przez ten tunel przejdziemy z drugiej strony. Albo na skarpę pójdziemy, albo na PRL. Nie wiem, naprawdę. No powolutku. Wiecie, powolutku, powolutku. Damy radę. Z Areskiem też muszę teraz powolutku chodzić, bo coś kuleje na tą nogę, chyba się poślizgną gdzieś tam na ogródku. Dobra, no to lecimy. Nie gadamy, tylko sprzątamy. Idziemy na nasze rury zobaczyć. Potem tu na plażę. Tylko, że tu pan z psem siedzi, także, a tam widziałem butelkę, także niedaleko jego tam, jakieś coś tam. Muszę tam iść to wziąć. Poczekam może, albo zobaczymy, czy pójdą.
Znaczy Ares nie jest agresywny, ale wiecie. Wiecie jak to jest, coś się widziałem. Też się nie da. O tak to mówię. Tak. A nie chcę, żeby komuś krzywdę zrobił jakiemuś innemu pieskowi. Ja nie wiem, skąd te śmieci się biorą. Ja nie mam pojęcia, już mam tyle tych śmieci. Śmieciuchów, że... Foliok jest tutaj, dobra, weźmiemy go, bo jak jesteśmy tu u góry, to weźmiemy tego folioka. Powiem wam ogólnie, teraz jak to jeszcze tam troszkę tu dosprzątam, że tak powiem. Chodź tu, Ares. Chodź, Aresku, chodź. To będzie czyściutko. I oby tak zostało. No i zawsze mam taką nadzieję, że to sprzątam i oby tak zostało. A przyjdę za miesiąc, znowu jest. Wiecie co jest, no nie? Dobra, idziemy na te nasze rury. Zobaczyć. Wszystko było posprzątane, ale... Czekaj, Ares. Jeszcze tu coś widzę. Kurde, te krzaki to tam... Nie wiem, tam pykają coś tam. Muszę się mocno schylić. Aha. O, proszę. Widzicie to? No, masakra. Wam powiem. Dobrze, że to pod krzakiem dalej głęboko leży. Jakby to przecież komuś do nogi się wbiło, to by była masakra. Chodź, Ares. Chodź, Ares. Dobra, oni już poszli. Tam też pójdę. Chodź tu, Ares. No nie mogę iść do worka. Ares! Masakra. Witamy. Ale śmieciuchów. A dzisiaj to. Tam też widzę jakąś butlę. Moment. O, chyba posprzątany. Jak dobrze. Ale tu pójdziemy zobaczyć. Tylko tu. Na plażę tam nie idziemy. Czekaj, Ares. Chodź tu. Proszę cię. O, muszę go odpchnąć. Już poszli, to mogę. Może w sumie go odepchnąć. Jest. No, normalne. Puści. To weźmiemy, to weźmiemy. I tu jeszcze gdzieś widziałem coś. A tu? Nic nie było. Tu nic nie było. Nic. A, te krzaki wchodzić to jest masakra. Dobra. Patrzmy to, to, to. Jeszcze tu widziałem jakąś butelkę. Tędy wejdzie. Tędy wejdzie. A co? Przejdziemy. Razem będziemy. O, zwrotna, proszę. Nówka. Ale tu jeszcze widzę od razu coś. Od razu coś. To. 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 I tak ledwo było widać, ale widać. A jak widać, to ja to weźmę. Cztery. Takie. No dobra. Bierzemy. Po jedną przyszło. Cztery. Zrobiło się cztery z jednej. Masakra, no nie? No, dobra. Tu to postawimy. Coś mi tu chwyciło. Za nogę, nie wiem co. Czyli tu nie ma nic? Tak czy nie? Nie ma. Tu ostatnio były. Ktoś chyba posprzątał albo coś. Idziemy na dół jeszcze. Ale będzie długi film. Zeskoczymy. To weźmiemy też. Jakieś żyłki. Po wędkarzach. Pseudo wędkarzach. Już mi się nie chce rozróżniać tego wszystkiego. Tu mówiłem, że jest jakaś buteleczka. Tu i tu gdzieś coś widziałem. Z góry. Idziemy po tym piachu. Jak na Saharze. Jakieś żyłki tu. Papier. I tu widziałem flachę. No, tu. Tu siedział sobie. On z pieskiem. A tu są śmieci. Jeden śmieć. I tu sobie przechodził. Tędy. A nie, krytykuję ani nic, ale są pojemniki. To człowiek by to podnieść, tak? Przechodzi koło takiej butelki. Mhm.
Ale powiem wam, ciężko się sylić. Jedną butelkę wziąć i wyrzucić tutaj do tych koszy. No tak to jest. No niestety, nie każdy się nadaje do sprzątania. Najważniejsze, żeby nie śmiecili, nie wyrzucali. Tak jak mówię, ja nie każę nikomu sprzątać, ale... No ale wiecie, jak przechodzisz, tam jedną butelkę wziąć. Co to takiego, wiecie? Dobra, ja to pakuję i za chwilę będziemy się widzieć. No i patrzcie, ja wam tylko chcę pokazać, jak to jest tutaj, te folioki wrośnięte już, ten brzeg. Widzicie to? Patrzcie. Potem to wszystko idzie na ziemię. Tak to wygląda. Dobra, papieru nie bierzemy. Patrzcie. To wszystko potem na brzeg, woda to wyrzuci, przykryje piasek. Potem takie się robią na brzegach, takie pełno folii. Potem mikrocząsteczki z tego są. Potem my to jemy z rybami, z wszystkim. Tak zatrute środowisko, że strasznie. Mikrocząstek plastiku, tego człowiek nie widzi, tak? No niestety, tego człowiek nie zauważy, ale już w sobie mamy tego plastiku tyle, że... Dobra. Robimy swoje i po prostu robimy swoje. Mi tam nie ma ciężko się schylić. Mam prawie cały bór. Dobra, idziemy wyrzucić to. No to jesteśmy przy pojemnikach. Widzicie, miałem gdzie indziej iść. Patrzcie, cały bór. Patrzcie, ile tych śmieci. To jest masakra. Tam są jakieś zwrotne. Weźmiemy to do auta. To wyrzucimy. O, proszę. Tu to powinno być w śmieciach, tak? Trochę koreczków tam jest. Dobra, to bierzemy. Ares też już trochę pogonił. Polatał sobie. Także no, ja jestem zadowolony, powiem wam. Ale nie spodziewałem się tyle tu śmieci na tym brzegu. Przecież tu było wszystko czyste. No, już jest na pewno czyste. Zawsze gdzieś wyłażą te spod liści, gdzieś tam spod trawy, pod jakimś drzewem, widzicie. Najgorzej te skła pod czaskami. No, a tak resztę to tam pozbieramy jakoś wspólnie. Wspólnymi siłami miałem iść tam za most, ale to następnym razem, bo dzisiaj starczy, wiecie, systematycznie, powoli. Ogarniemy wszystko, no jasne, że ogarniemy, a co? To musi być wszystko czyste, posprzątane. Także ja dziękuję. Ktoś tam idzie? Zaraz patrzę. Idzie ktoś. Ja dziękuję, że jesteście ze mną, że myślę, że zostaniecie ze mną cały rok. Ten teraz, co jest, ten nowy rok, może nas przybędzie troszkę więcej. No, rewelacja naprawdę. Ja mam najwspanialszych ludzi na kanale. No, pozdrowionka. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.